Witaj. Jeśli jesteś streamerem, umieść kamerkę w wytyczonym miejscu. A mogę ci zaufać? A co chcesz zrobić? Jak widzę, że wbiłam te 80 tysięcy na grapaczkę z naszej drużyny, to chcesz wybrać tatuaż, który będę musiała wtedy zrobić? No jasne. Ale nie zrobisz nic głupiego. Nie. A nie, nie. No nie zrobię nic innego. Chciałabyś mieć link na przykład do mojego Twitcha? Nie, nie chciałabym mieć link do twojego Twitcha. Ani, ale rabat, kurwa, łokci bym nie chciała. Zostaw go. O, oczywiście. Zawsze jak ktoś przychodzi, to potem jest, że ja mam wyjść, a ktoś ma zostać. No w tym przypadku się nie dziwię. Ty masz halibuty u siebie? A halibuty to nie są morskie ryby? Widać. Ja widzę. Dobra, teraz widzę. Wszystko widać? Taki lisin. No całe. No jakie to? Ja ci mogę. Uważaj tam. Dobra. AAAAAAH! Ez! Przestraszył się mnie! Parking dwa razy poczta. Co to jest za priorytet, na listonoszy? O! Let's go! Lewandowski! Końcu! Lubisz psy? Lubię, ale ja się boję psów. Szczególnie jak są większe psy, to ja się ich boję. Zawsze się boję, że mnie ugryzą. To jest spowodowane tym, że kiedyś mieliśmy Bernardyna w domu. Nazywała się Saba. Ja byłam taka malutka i ja na niej jeździłam. Wszyscy się wsadzali mnie na tego psa i ja na nim jeździłam. On był taki duży, a ja taka mała. I ja się z nim mega dużo bawiłam, uwielbiałam tego psa. Aż w końcu, jak sobie biegałam koło niego i ten pies biegał, to machnęła ogonem. I tak machnęła, że się wyjechałam na chodnik i się poturlałam i się cała poobijałam i od tego czasu się boję psów. Połamie cię jak chłopak! Kurwa, nie tu! Masz za swoje! Dzięki za dychę. Niespecjalnie trudny pojedynek. Dzięki za suba, pozdro. Nawet się nie spociłem. Powiedziałbym, że Hochoł to taki mini boss. Warto mu przyjechać, ale nie ma się czym chwalić. Co tu dużo gadać? Wpierdolił mi, bo wziął ten pojedynek zbyt serio. Teraz będziesz się wszystkim chwalił. Jak go w życiu osiągnąłeś, to się cieszysz, gdy fortuna się nad tobą lituje. Żywyk jest bardziej empatyczny. Czemu? Ktoś może nie mieć ręki, kikutem nie zro, nie otworzy dłoni. No żółwia też nie przybije. No jak to nie, jak zostaje mu taki rodzynek. Szermisz. N30N przesyła 10 zł. Remeka, pokażesz Kasi, jak się napi***la w stol. Co tam jest, bo ja nie widzę. Pozdrawiała nas. A, pozdrawiamy. Wypuść mnie, chuj! Nic, sok nalewam. Dawajcie, widzowie, za jego zdrowie. Tak. Ja mu poleję. Nie. A few moments later. Mam 1,4 whisky. Mam 1,4 whisky i mam. W spokoju! A co ci zrobił, gwiazdko? Nie kupuj się z cheaterami.
Nie, no Karolek mnie goni. Minę spoczynkową. Ja mam takie wrażenie, że ona odbiera energię po prostu. Myślę też, że jak są jakieś takie nagrywki i mimo tego, że zwracasz się do kamery... No mówię, to nie jest żaden Tom, widzowie. Tylko to jest ukryta postać. To jest Pepe Pan Dziobak, widzowie. To nie jest żaden Tom. To jest po prostu przebranie Pepe Pana Dziobaka, który się chowa przed doktorem Dundersztycem po prostu. I on teraz uciekł do Polski i ma swoją rolę, no. To. Powiem tyle, że dotrzymałem naszej tradycji uśmiercania postaci w tej kur... na samym końcu mój rysunek jest, także... A, umiera gościu. Dzięki za spoiler. Ale musisz spoilerować. Przepraszam. Myślałam, że to miał być ten tęczący, pęczący kaktus. Ewoluował. A. Transformacja. Ja pierdolę. Stąd ten Parkinson wszedł. To teraz ja z Parkinsonem wbijam na rejon. Jezu, ciekawe jak był. Ja pierdolę. Tylko mogę się śmiercić. Jak on dostał mukę za twarz. Ja pierdolę. Oj, nie! 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 Mark! Nie! W tym odcinku opowiadałem o tej uroczystości, gdzie Andrzej Duda i inni urzędnicy otwierali 13-kilometrowy odcinek trasy S7. A potem minister infrastruktury z innymi urzędnikami stali na jezdni otwartej trasy i pozdrawiali przejeżdżających kierowców. Sprawa okazała się być bardzo rozwojowa, ponieważ na 13-kilometrowym odcinku tworzą się 10-kilometrowe korki! To, co widzicie po lewej stronie, to jest korek. A skąd się wziął? Okazało się, że na końcu oddanego odcinka na jednym rondzie krzyżuje się ruch w stronę Warszawy i ruch w stronę Krakowa. A ruch układa się tak, że jadący do Krakowa mają pierwszeństwo i ci jadący do Warszawy muszą czekać, żeby wstrzelić się pomiędzy auta. A przypominam, że to trasa szybkiego ruchu. Ja ten flash, ale ja nagładnie wyczuł teraz. Ten krzyju. Ale tu... Rozpędza się bestia. Dobry damage zrobiłem. HLW postracił. A teraz to masz przede mną. Myślisz, że będzie próbował jeszcze? Nie no, to jest wariat. Nie, nie próbujemy. O! Co? Je! I ten smoke! Aj, no nie, mógł nie... robić, mógł robić! Mógł to... Trzymaj to! Trzymaj! Jest rozbrojona! Ale easy, co za easy. Runda tutaj, Ago, praktycznie wygrana runda, nie? Niesamowite rzeczy. Jak to pięknie klarzy, przecież nie wiesz. Widziałeś co, Pago? Ty byś się tam zjebadł, nie? A Kylar podpoczął i zabił. No powiem ci, no nie, nie będę zaprzeczał, no. Kurwa, ale czego, człowieku? Wyjmuj mi to. Jazda, ty. Stoi, dzięki. Ja uciekam. No co jest? Dobra, trzech nog. Puszujcie.